Wiadomość z ostatniej chwili. Drodzy widzowie, zawodnik Lakers umawia się z matką kolegi z drużyny. Halo, halo Warszawa, witam Cię Kuba, bardzo serdecznie. Eee, witam Mateusz, i o kim, o kim są te newsy? Bo ja jestem chyba troszeczkę wyrwany z, 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 z rzeczywistości. Wiesz co, kojarzy tyś taki zawodnik jak LeBron James w Los Angeles Lakers. co? Nie, nie znam, wiesz, znam, nie znam. Ok, jest Brony James. Zbieżność no. nazwisk jest zupełnie przypadkowa. jakby okay, Nie przywiązuję okay. tego uwagi. Ale no tak jak zresztą słyszałeś w samym wstępie, Lebron James umawia się z matką Bronego Jamesa, etycznie czy to jest dozwolone, czy nie, nieważne, ale dobra Kuba, konkrety, my dzisiaj będziemy rozmawiali zupełnie na poważnie, tyle z żartów w dzisiejszym materiale, zanim przejdziemy do konkretów, drodzy widzowie, tak jak zawsze oczywiście będziemy Wam bardzo wdzięczni za łapki w górę, subskrypcje, komentarze i tak jak mówiliśmy na ostatnim live. Tak i powiem to dzisiaj, że każda Wasza aktywność wpływa na to, że nasz kanał może pojawić się w większej liczbie odbiorców, za co my będziemy bardzo wdzięczni i oczywiście jest to również koszulki we współpracy z marką Smoking Freeze. Link do chłopaków znajdziecie i tak samo do naszych koszulek w opisie do tego materiału, więc serdecznie Was tam zapraszamy, a my zaczynamy od z wysokiego C, od mocnego pierwszego pytania Kuba. Kto ma większy udział w obecnych, mimo, no, w sukcesach, tak to trzeba po prostu nazwać, Los Angeles Lakers. Czy nowy coach J.J. Redick, czy jego nieślubny syn Dalton Knecht? To raczej. No dobra, nieważne. Nie, nieślubny syn to bardzo dobre kreślanie. naprawdę. Mam wrażenie, że J.J. Redick, gdyby mógł znowu zostać graczem NBA, to właśnie chciałby być Dalton Knechtem, bo to zasłonie J.J. Redick z dodatkowymi e, centymetrami wzrostu. E, wydaje mi się, że mm, obydwie te persony są bardzo ważne dla ofensywy Lakers głównie ale jednak przechyliłbym się w kierunku JJ Radika jako nowego trenera. Naprawdę widać, że taka osobistość trenera, nawet jako świeżaka, jest o wiele lepsza niż Derwina Hama na ławce. Dodaje od razu takiego... Na pewno są określone cele na mecze Lakersów, wszyscy zawodnicy mają swoje widoczne zadania, a przez to jakim zawodnikiem był w swoim czasie JJ Reddick, to Dalton Knecht jest po prostu niesamowicie dobrze uruchomiony w całej ofensywie Lakers. Mm -hmm. Tak jak powiedziałeś, mi w ogóle wydaje się, że JJ Reddick rozrysowuje pod Daltona Knechta playe, których, których sam chciałby doświadczyć, albo których doświadczał na poziomie NBA, więc on najlepiej wie, jak uwolnić shootera, jak sprawić, aby shooter miał miejsce i również jak wykorzystać Umiejętności i nazwijmy e, temperaturę swojego shootera, aby zrobić miejsce innym zawodnikom z drużyny. Do tego zaraz przejdziemy, również mamy materiały, żeby to potwierdzić. Ale zanim to na samym wstępie, Kuba, jak tylko poszła informacja, że J.J. Reddick zostanie trailerem Los Angeles Lakers, miałem no, duże wątpliwości. Przede wszystkim, no, wszyscy wiedzieliśmy inaczej: wszyscy wiedzieliśmy, że J.J. Reddick jest inteligentnym gościem, że zna się na koszykówce, że wie o co chodzi, ale jednak. Idziesz trenować Lebrona Jamesa. Zawodnika, <noise> Zawodnika. Który, zawodnika, z którym rywalizowałeś całą swoją karierę praktycznie, z którym nagrywałeś wspólnie podcast przez ostatnie pół roku. Może trochę krócej, nieważne, ale z którym nagrywałeś podcast i ty masz wejść do jego szatni, do szatni gościa, który był All Starem ile 19 razy, i masz mu mówić, jak ma grać w koszykówkę, jak ma się ustawiać, jak ma się zachowywać na, na, na boisku. Gdzie no, wychodząc tak, no, możemy założyć, że nie masz żadnych uprawnień, żeby pouczać gościa, który wygrywał mistrzostwo NBA, który jest all-starem tak naprawdę od swojego drugiego roku w karierze, który ma 40 lat, jest wyjadaczem w lidze NBA, który jest twoim gołtem. Moim gołtem. Więc no. To było z mojej perspektywy bardzo zastanawiające, a jednak okazuje się, że J.J. Reddick, chyba w najtrudniejszej szatni w lidze NBA, bo tam jest i LeBron James, i Anthony Davis, potrafi tym wszystkim zarządzać. Wiadomo, że tak jakby natura, natura tej ich relacji yy, wywoływała pytania, yy, przed, raczej po zatrudnieniu J.J. Reddicka jako trenera, ale jest tutaj pewna dynamika, której nie można. Yy, której nie można zabronić. tak Trener ostatecznie jest osobą od podejmowania decyzji w drużynie i nieważne jakie ma relacje z zawodnikami. Jego odpowiedzialnością jest, żeby drużyna zachowywała się jak drużyna, żeby drużyna grała tak, jak on to widzi. Tak? Jeżeli mam wrażenie, że Lebron woli być trenowany przez kogoś, woli być trenowany przez kogoś takiego niż Darwina Hama, który to tak naprawdę pewnie mówił im w szatni tylko i wyłącznie, żeby Grali mocno i, i, i do końca, i że gracie to co ja, tak, jak, tak jak lubicie, tak jak trzeba. A tutaj widać, że naprawdę jest pomysł na grę w, ty, w tych Lakersach i tak jak widzimy, J.J. Redick wyciąga z lebrona mojego gota drugą młodość, tak naprawdę, ponieważ używa mądrze najlepszego zawodnika w NBA, okay. w historii NBA. Jest zamiast grać ciałem i wbijać się wszędzie cały czas, jak pewnie no jak robił to przez ostatnie 20 sezonów. LeBron dalej to robi, ale w mniejszej ilości, i tylko opiera swoją grę bardziej na podawaniu. Na znowu nabycie, bo takim point forwardem jak w Cleveland. I y, y, grania na short, lo, short razem z Davisem, czy nawet tylko dodawające do, do, zasłony y, z Austinem Reevesem. Mm -hmm. Więc podoba mi się bardzo, jak to wygląda, i mam wrażenie, że pomogł też na długoterminowo. Mm -hmm. no, jeżeli możemy coś powiedzieć o Rediku, po jego miesiącu, że, no, urzędowanie w Lakers, ok, po miesiącu sezonu, a dłużej tam jest, bo również pre i, i no, liga letnia, bo tam też JJ Reddick był obecny. To na pewno możemy określić go mianem trenera ofensywnego. Patrząc chociażby na liczby, rok temu Lakers byli 14 ofensywą w lidze i 17 defensywą. W tym roku Lakers są 4 ofensywą w lidze, więc zrobili pod tym względem znaczący progres i to widać, że tam jest więcej ruchu, więcej płynności, więcej założeń i to wszystko ma ręce i nogi. Każdy wie, gdzie ma się poruszać, ale defensywa również jest na czwartym miejscu, ale od końca. I nie wiem, jak dużo z tego można zrzucić na JJ Redika, a jak dużo jednak na to, że zawodnicy, którzy mają im zapewnić tą defensywę, jakby Jared Vanderbilt, chociaż Jared Vanderbilt i również i w tamtym roku zagrał tylko 20 spotkań, są nieobecni. Rui Hachimura wystąpił w 10 spotkaniach, więc jego możemy zaliczyć jako, jako tego gracza, który jest. Nie ma backupa na pozycji centra, o czym jeszcze sobie porozmawiamy, no bo Christian Koloko. On nie daje ani po ofensywnej stronie, ani po defensywnej stronie zbyt dużej jakości. Jackson Hayes e, także od kilku spotkań jest poza składem z powodu kontuzji. Niestety nie możemy go oglądać. Ale ten segment Kuba jest poświęcony JJ Radikowi i Daltonowi knektowi Więc mamy przygotowanych kilka akcji, które chcielibyśmy wam pokazać, które przedstawiają właśnie jak Dalton Knecht jest wykorzystywany i co tak naprawdę on może wnieść i wnosi już na tu i teraz do drużyny Los Angeles. w Plusy keeps the ball high. Na ja yeah. początku pokażę wam dwie identyczne e, akcje, dwa identyczne sety, gdzie Dalton Knecht jest wykorzystywany jako nazwijmy to taka przynęta. W jednej, w pierwszej akcji, yeah. no, teraz oglądacie, widzicie go jest kryty przez Jordana Clarksona, czyli najgorszego defensora w drużynie Utah Jazz, który obecnie przybywa na parkiecie. That's, that's <laughs> Stawia zasłonę. Aby wypuścić na wolną pozycję Maxa Christie. Dilo i ale Niestety w tej sytuacji. sprawia Dobra, no, to... Akcja, to jest tak jak powiedziałem, ale już Dalton Knect dostaje piłkę. Również jak widzicie, tutaj stawia zasłonę Maxi Christie. Tylko w tym razem obrońca już poszedł za nim staje od Cristiano Coloco Dalton Knecht we Ostatnia jego trójka w trzeciej kwarcie, gdzie zdobył 18 kolejnych punktów. Licząc z początkiem czwartej kwarty w meczu z Utah Jazz, Dalton Knecht zdobył 22 kolejne punkty w drużynie Los Angeles Lakers. Trzy trójki z tej samej pozycji trafił. Był odpuszczany co prawda przez Utah Jazz. Nie wiem z jakiego kompletnie powodu, ale takie są fakty. No i... Okazał się katem drużyny no, i tak, która jest w tym momencie chyba pośmiewiskiem ligi, można tak powiedzieć, na pewno najgorszą drużyną w lidze, chyba bez apelacji w tym momencie. Tutaj cofamy się do spotkania z Orlando Magic, o którym pewnie też trochę porozmawiamy. Ledon, Franza Wagnera i może tutaj jeszcze cofnę. Patrzmy, gdzie jest Dalton Connect On ścina, próbuje dostać piłkę od LeBrona. Nie dostaje, zostaje już. żeby być wolnym na trójce. LeBron upycha się z Francem Wagnerem. Jalen Sachs idzie z powrotem. I to jest kolejna rzecz, której naprawdę Dalton Connect się sprawdza. Jako kater jako zawodnik atakujący obręcz. Wie, kiedy może ściąć, wie, kiedy może skończyć akcję dunkiem. Zresztą. Mówię o spotkaniu z Utah Jazz, On miał 9 trójek w spotkaniu, co jest chyba. Miałem gdzieś screena, nawet trzecim najlepszym wynikiem w historii organizacji. Kobe Bryant miał chyba 12, Lebron miał 10, Dilo miał 9, Lebron miał 9 i teraz Dalton Knecht ma 9 trójek. I tam poza tymi 9 trójkami, Dalton, Dalton Knecht miał chyba aż 3 danki w tym samym spotkaniu. W jednym spotkaniu w całym sezonie ma 10. Więc, jak widać, również i w tkaninie, nie może score. Bo jest kuka, to Could be be a lot Dalton Knuckler. Tam fake him wypuszcza, to jest z trzynastką -ku chyba Kuba e, Jet Howard. Yeah. Dalton, good flyby, fly fly by here kuka. he goes, kuka. down the middle, and score! Kuka. To również jest w plecaku Daltona Kneckta. Następna rzecz, co byśmy chcieli pokazać, to jest Knuckler. I patrzmy także, kto jest defensorem Kneckta w tej akcji, bo jest to Jonathan Isaac. Jeden z najlepszych pewnie defensorów w lidze NBA, jeden z najbardziej uniwersalnych. Well był w stanie we'll the background. First time next. Beautiful. Beautiful. Dla ja zakończyć. Tą akcję i już kończymy. Taka trochę pokraczna asysta, gdzie prawdopodobnie był błąd kroków. Bo gdybyśmy wzięli fotokomórkę to zakładam, że Dalton Knect najpierw wylądował później, pod. Ale właśnie dwójkowa. Akcja, oh. Skończone oh. punkty skończone dunkiem. I jedna rzecz, nie pokazujemy tego, aby powiedzieć Wam teraz, że Dalton Knect jest free level z, call, z i potrafi zdobywać punkty z każdego miejsca na parkiecie, bo pół półdystans. Zresztą, mogę się wam pokazać hitmapę, nie jest w żaden sposób mocnym punktem dla tona KNECTA. Ale są przebłyski, które pokazują, że potrafi również z tamtego dystansu, gdzieś się no, razić swoim rzutem, może to jest duże nadużycie, ale, ale już tak powiedziałem. Ja uważam osobiście Kuba, że na ten moment KNECT to jest genialny, pewnie nawet i nie boję się użyć tego słowa, generacyjny w przyszłości szu, sz, strzelec z załuku. I także gość, który. Będzie ścinał pod obręcz, i szukając porównań, poszedłbym może w stronę tylko ofensywną: Prime Arona Gordona, czyli gościa, który trafiał na dobrej skuteczności za trzy. Wiem, że to jest dziwne porównanie, i wiedział kiedy ściąć do kosza i wykorzystać podanie od Nikoli Jokicia. I pod tym tylko i wyłącznie względem, czyli skuteczności rzutów dystansowych w Prime Arona Gordona, ona i tak nie była na poziomie dla tona Knekta, i tego czucia, kiedy zejść. Pod kosz, żeby dostać piłkę i skończyć akcję dunkiem. Oczywiście nie alejupem, bo Knecht nie będzie łapał takich alejupów jak Aaron Gordon, ale jednak ma też tą czutkę i wie kiedy ściąć pod kosz, aby zdobyć łatwe punkty. Czy chcesz chyba coś dodać co do Knecta, czy przechodzimy dalej? Jak już mówimy o Regenie, to myślałem, że powiesz że jakiś młody claytonson albo coś takiego, a tutaj wyskakujesz z aaron Gordonem, więc byłem troszeczkę zaskoczony, bo claytonson wydaje mi się naturalniejszym porównaniem, hmm. Oczywiście, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o Ofensywny tego of, of, zawodnika. Ale no, tak jak powiedziałem, 21, 21 lat jest już bardziej wy, wypolerowany zawodnik 23-23. No, 23. nie jest to najmłodszy ruki, o to, to, o to mi chodziło jest, jest to bardziej wypolerowany zawodnik, ale dalej jest troszeczkę miejsce na rozwój i jeszcze na pewno rozwinie troszeczkę tą swoją torbę i. Jak już mówimy o Free Freeliver kolerach, bo rzuciłeś, że Dalton Knecht jest takim z nich. A takim, czyli, jednym. że nie jest, żeby nie, zabrały, no właśnie, że, nie że, jest, że nie jest, że nie jest, że nie jest, no to ja chciałem powiedzieć o kimś, kto jest, a mianowicie Anthony Davis. Okay. Anthony Davis autentycznie zamienił się w z scho Scholera, scholera e, w tym sezonie. I no. bo Wiem, że to nie, troszeczkę odchodzi od naszej legendy, ale wszystko jeden jeden krok. I. A tylko, pamiętasz, co powiedział J.J. Redding przed sezonem? To chyba była sprawdzona informacja, że on chce, żeby AD oddawał 6 rzutów na spotkanie z Zouku. Nie oddaje 6, ale oddaje 2 i prawie 43%. W procentach, no, tak. to więc to jest, to jest już mega dobry procent faktycznie. I to nie są jakieś, to nie są, to nie są jakieś najłatwiejsze rzuty, i są, to są rzuty w. W ważnych momentach meczu, jak grali ostatnio z San Antonio, bodajże tydzień albo dwa temu, to Anthony Davis w kontaktowym punkcie spotkania, jak było bodajże 118 do 113, oddał dwie trójki, które trafił i pomógł Lakers wygrać to spotkanie. Więc, tak jakby to są poważne rzuty. To nie są byle jakie trójki, które on po prostu dostaje, żeby odpalił tylko naprawdę wierzą w tą, w, tą, w tą jego rękę rzucającą i zresztą zasłużenie. Ja odpala też z pół dystansu po jakimś krótkim, krótkim pick and rollu z LeBronem, z Riffsem, świetnie ścina. No i 30 i 12, tak? Czy 30 i 11? 31, 31, 11 chyba nawet. Tak, 31, 11, 3, 2 bloki i ponad jeden przechwyt. No tak, więc no... Oglądamy prime od tego Davisa Dobra, do, do, do sedna Kuba. MVP na ten moment sezonu? No top 3, bo aktualnie nie ma lepszego zawodnika niż Nikolaj okić nawet jak siedzi na ławce, więc yy, top dwa może top 3. Mhm. No Davis zdecydowanie jest w swoim, w swoim prime, tak jak powiedziałeś, ale żeby wrzucić kamyczek do jego, do jego ogródka, niestety, ale przegrał Lakers spotkanie z Orlando Magic. Gdzie mieli strich siedmiu, siedmiu bodajże z kolejnych wygranych z rzędu. Był cztery razy na linii rzutów osobistych w trakcie w przeciągu ostatnich 30 sekund spotkania. Trafił tylko jeden z nich, co pozwoliło Francowi Wagnerowi w samej końcówce przejąć to spotkanie, no i zabić po prostu Lakers trójką z, z, z przedkosza dosłownie. Więc problem jest taki, że Ady jest jedynym defensorem. Powyżej średniej, który biega w koszulce Lakers w tym sezonie. To jest, no to jest prawda. Nie ma żadnego takiego defensywnego specjalisty w tym zespole. No, są, średni, są średni obrońcy i jest Jared Vanderbilt, który nie gra i jest dziurą ofensywną z kolei, więc tu jest troszeczkę dylematów, których musi wykonać Redy, Czy tutaj ewentualnie zrobić jakiś ruch, czy lepiej zorganizować obronę drużnową, bo takie luki da się naprawić pracą trenera. Idziemy dalej czy jeszcze chcemy o AD coś powiedzieć? Możemy iść dalej sądzę. Lebron James. Mój god. Cztery triple-double z rzędu zaliczył już w tym sezonie. Notuje średnie na poziomie 24 punktów, 8,3 e, asysty, ponad 9 asyst na spotkanie, pół bloku, pół przechwytu. I wydaje mi się, szukając trochę takich porównań piłkarskich, że Lebron James obecnie jest w podobnej sytuacji w swojej karierze, w jakiej znajduje się Robert Lewandowski, czyli przeżywa swoją drugą młodość, przedefiniował w jakiś sposób swoją grę, dopasował się do obecnych realiów. Zaczął trafiać z załuku na poziomie 43%, rok temu już miał 41%, co było jego najlepszym wynikiem w karierze. W tym roku oddaje delikatnie, chyba pół próby więcej na mecz, i trafia to na jeszcze lepszej skuteczności. Znowu wracając do spotkania z Orlando Magic. LeBron James w czwartej kwarcie trafił tam chyba trzy kolejne trójki z rzędu. LeBron James w tym momencie trafia po 2,5 trójki. Na spotkanie i jest naprawdę zagrożeniem z załuku, gdzie przez większość jego kariery, ok, może nie odpuszczali go na łuku, ale jeżeli już chciałeś, żeby LeBron James z jakiejś pozycji na boisku na parkiecie oddawał rzuty, to chciałeś właśnie, żeby to robił z załuku. No tak, no ja przez większość kariery Lebrona śmiałem się z niego, że to nie jest rzucający, i że jego największym wrogiem są rzuty wolne. E, więc e, sobie jestem zaskoczony takim rozwinięciem sytuacji to wolnych ale... nadal nie rzuca dobrze, bo to 73% tylko. 73% to tyle samo co AD, no więc mogłoby, mogłoby być lepiej, ale najważniejsze, że truja siedzi, tak? To jest teraz najważniejszy aspekt gry ofensywnej, ale wracając do Twojej analogii do Roberta Lewandowskiego, tu jest kolejny wspólny mianownik, a to znaczy nowy trener w drużynie. Nowy trener w drużynie, który właśnie zredefiniował rolę zawodnika, wątpię, żeby to przyszło z takiej... Z z z, z zastanowienia się na mhm. temat samego siebie, tylko faktycznie sądzę, że to jest po prostu trener, który wchodzi i ma pomysł ewidentny na gracza, jak go wykorzystać, jak zmaksymalizować to, w czym jest najlepszy i jak w sumie wykreować nowe sytuacje z jego użyciem, tak? Leblon mhm. wiadomo starzeje się, więc coraz więcej że coraz więcej Ciężaru powinien brać właśnie na te rzuty, które są najmniej wyczerpujące dla organizmu, bo na pewno o wiele mniej niż kontakt fizyczny, ciężki zresztą, ale z którego obron był znany przez większość swojej kariery. I cieszy mnie taki yy, widok gołta mojego, naprawdę cieszy mnie. I ciekawe, czy te 43% się utrzymają, co? Mhm. Wiesz, myślę, że 43%, aby się utrzymało, będzie naprawdę o to ciężko bo to jest bardzo dobra liczba, ale jeżeli on będzie oddawał tych sześć trójek i niech trafia jedno skuteczności, nie wiem, pomiędzy 38, 37, a 40%, to nadal będą bardzo dobre liczby przy takiej ilości oddawanych rzutów i przy tym, że no, ta trójka nie jest pierwszą bronią Lebrona Jamesa, w sensie w tym momencie wychodzi na to, że jest. Ale, no. ale patrząc przyszłościowo i patrząc history, historycznie przede wszystkim, no to nie za łuku Lebron James jest najgroźniejszym zawodnikiem i co można o nim więcej dodać nic, chyba poza tym ok, jak jesteśmy przy nim przy twoim gołcie, to chciałbym nawiązać do Bronego Jamesa uważam, że bardzo dobrze dla Lakers zrobiło to, że on zagrał w tych pierwszych kilku spotkaniach, poszedł do G League i temat trochę ucichł że nie ma już kiedy Brony James zagra ze swoim ojcem pierwsze punkty Bronego Jamesa to wszystko już było, to wszystko przeżyliśmy jest to za nami i całe szczęście bo Brony James nie jest zawodnikiem na poziomie NBA. Brony James, jak pokazują jego liczby i występy, nie jest zawodnikiem na poziomie G League. No to czy zgadzamy się, że po prostu powinien był zostać jeszcze rok w, w, na uczelni? Może po prostu LeBron Goat nie był w stanie poczekać rok więcej? Może nie był aż tak pewny, że Lakers będą mieli pick w przyszłym roku? Albo już tak bardzo chciał teraz. Nie mają w przyszłym być. roku? Nie mają. Nie mają. No to może widzisz. No, to dlatego. Okej, okay, to się, układanka się sama. Znaczy, sorry, utawa. mają, ale no dobra. I, znaczy, nie mają pierwszorundowego przy założeniu, że brony James poszedł w pierwszej rundzie, ale to raczej nie grozi. No, już widzę, jak brony James idzie w pierwszej rundzie. Zwłaszcza no. <laughs> <laughs> w takim mocnym dawcie, jak będzie w przyszłym roku. Właśnie. A słyszałeś, że Brian Wiesdorf, tak, podał chyba do informacji, że brony James gra tylko w domowych spotkaniach tej drużyny G-Ligowej przynależącej do Los Angeles Lakers i nie lata na wyjazdy. Bo sobie, oni latają zwykłymi liniami chyba. Drużyny Gillik latają chyba zwykłymi liniami lotniczymi na, na spotkanie wyjazdowe i żeby Broni nie latał, więc on gra tylko w spotkaniach domowych. Co nie więc podoba tak. się ku zdziwieniu innym zawodnikom. Że, że, że nie lata? Tak, Z że dni? nie podoba się to innym zawodnikom, że tylko gra w spotkaniach domowych. Zaskakujące. No, na pewno wywoływałby Harmider na lotniskach, więc zakładam, że jest to w pewnym sposób zapewnienie spokoju drużyny, Sonia. Być może. Mm, ale wiadomo, że to rozbija troszeczkę ten spirit. Mm -hmm. Co Kuba do reszty drużyny? Bo w pierwszej piątce, pierwszą piątką uzupełnia Austin Reeves i Cam Reddish i tak jak powiedziałeś, że Jared Vanderbilt jest dziurą w ofensywie, no to Cam Reddish jest taką samą dziurą. Gość oddaje chyba dwa rzuty, niecałe trzy na spotkanie. Ma latać w defensywie, ma być odpowiedzialny za zadanie defensywne i to jest tylko i wyłącznie uzupełnieniem. Austin Reeves jest takim no point guardem chyba trzeba nazwać w tym zestawieniu. Chyba tak go trzeba nazwać. Gościem, który ma wywierać presję z obwodu pod obręczą, który ma właśnie wywoływać podwojenia, który ma wtedy szukać wolnych zawodników, który ma być trochę odpowiedzialny za dystrybucję. Tak to wygląda. Primary Ball Handling chyba w tym momencie pod wodą właśnie JJ Redica. Nie wiem, czy to jest jego rola i rola, w której on odnajduje się najlepiej. Mamy jeszcze Dilo na ławce. Czyli JJ Redick zrezygnował z D'Angelo Rasala w pierwszej piątce kosztem, właśnie z Tina Ripsa. I patrząc na liczby, ciężko się jest Redickowi dziwić, bo Dilo trafia z gry na poziomie 39%, z załuku, oddając prawie 6 prób, trafia 30% z nich, rozdaje 5 asyst, zbiera dwie piłki. I chciałeś powiedzieć coś o Dilo, więc słucham Ciebie. Ile strat? Powiedz, ile strat? Już? Czekaj. To jest ważne, to jest bardzo dwie ważne. Dwie prawie. No właśnie. Więc to w sumie mniej niż się spodziewałem. Bo naprawdę, jak ogląda się Lakers, to masz się wrażenie, że w co drugiej akcji, w której Dio ma piłkę w rękach, to on ją traci w jakiś głupi sposób albo oddaje rzut, który nie ma szans najmniejszych na wpadnięcie. No, po, tym, po tym pierwszym streszu winów Lakersów, jak, zaczęli znowu, jak po raz pierwszy zaczęli przegrywać poważnie z kilka meczów z rzędu. DIRO pożyczała wkę i była to dobra decyzja. O, mów. Mogę chyba nawiązać tylko a propos, bo zapomnijmy o tym powiedzieć, a chciałbym jednak to podkreślić, że w tym striku, który ostatnio zaliczyli Los, Andrze Los Angeles Lakers, który sprawił, że chcemy o nich porozmawiać, oni pokonali Filadelfię, Toronto, Memphis bez Moranta, San Antonio z Pers, sprawdzę, ale bez złej chyba? chyba? Złej Baniamy, no to znasz. przepraszam, Nowy Orleans, Utah Jazz. Są na czwartym miejscu chyba w konferencji zachodniej w tym momencie. Są. Ale brakuje mi takiego striku spotkań, gdzie oni naprawdę pokonaliby znaczących rywali. Wiem, że w pierwszym meczu wygrali z Minnesotą, później w drugim meczu po, podbili to z kimś. Mieli trzy spotkania z rzędu wygrane. Później, jak trafili na porządnych rywali, trochę to się pokieściło I teraz zrobili sobie strik na. No, na trzeciorzędnych drużynach widzę NBA, poza wyjątkami w jednym chyba w sumie tak naprawdę San Antonio Spurs, ale przepraszam, Kłausze, Cię wybiłem. Bardzo chciałem tylko to podkreślić, żeby to wybrzmiało w materiale. No tak, no to nie, to nie jest na pewno... Um, to, nie, to nie był win streak zbudowany na poważnych, poważnych e, przeciwnikach. To dalej win streak, to dalej zwycięstwo, które trzeba zaliczyć. To nie były jakieś mega przepychane, wygrane w większości. E, tam był jakiś zapas przez większość meczu, więc e, nie jest to jakaś najgorsza rzecz, aczkolwiek te spotkania z Memphis były bardzo interesujące, podobały mi się. Ale wracając, decyzja, żeby dać Dilo na ławkę była właściwa i cieszę się, że to zrobił, zrobił Redick. Lepiej wygląda Dilo w roli właśnie szóstego zawodnika w składzie, wchodzącego z ławki. Bo ma, ma po prostu szansę wtedy pokreować trochę więcej dla siebie, co nie? Mhm. nie musi I nie musi tego robić, gdy inni zawodnicy powinni, mhm. którzy są, mają lepsze oczy, którzy podejmują lepsze decyzje na boisku, nie musi zabierać im czasu z piłką w rękach, co nie? Właśnie ten Austin Reeves, który dostał te no, większe zadanie. Będąc pierwszym rozgrywającym drużyny, i moim zdaniem oddaję to, ponieważ on bardzo dobrze napędza grę. Coś, co Radyk chciał robić od początku. Jak on biega, to wszyscy biegają. Bardzo fajnie to wygląda. No i nawet te jego szalone rzuty wchodzą częściej. Mhm. Też przykład I... 38% z załuku. No, więc, yy, więc tak on, ma, on ma usprawiedliwienie, też, żeby oddawać te, te, te rzuty. Do tego. Jedna rzecz, której jest strasznie zdziwiony. Max Christie wykonał jak zawodnik NBA. Max w Christie się... tak. JJ Reddick sprawił, że Max Christie zauważa przerwy, w które wbiec, żeby dostać podanie po, po ścięciu. Max Christie zaczyna, zaczął bronić i to mi się bardzo podoba. Mm, i, no i nawet Cam Reddish też takie będą. No, nie, nie oddaje jakoś mega dużo rzutów, ale jest przynajmniej w miarę wydajny, co nie. Jest... No, no Cam Reddish jest takim gościem, którego potrzebuje każda drużyna, czyli takim. Zadaniowcem przez duże Z i w ogóle cała nazwa pisana drukowanymi literami, bo Bez on zrobi rady. to, czego nikt inny nie chce zrobić. No nie, nie wydaje mi się, że to tak, no. aż taki poziom. Znaczy... To nie jest aż taki poziom zadaniowca. Nie, a poziom nie, ale jego rola pasuje idealnie do definicji, wydaje mi się, zadaniowca, bo on nie jest w ogóle przewidziany w ofensywie, on ma tylko bronić i zbierać, Walczyć o te piłki, a tak naprawdę nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za kreację, nawet nie bierze udziału w kreacji. Więc jeżeli w spotkaniach Lakers, a zdarzały się takie pojedyncze minuty, jednocześnie na parkiecie był Max Christie i Cam Reddish, to Lakers grali w trójkę w ataku. No i to jest, to jest koszt ym, grania zawodnikami defensywnie zorientowanymi, co nie. Alex Caruso też ma wolny start w Kachomi, ale nikt na to nie narzeka, bo jest lepszą brońcą niż to ta dwójka Lakersiaków, o których mówimy, ale no to nie jest to nie jest problem, który jest do rozwiązania tak naprawdę. To jest coś, co trzeba załatać, a nie próbować się tego pozbyć. Znaczy wiesz, załatane teoretycznie jest, bo startowym pf-em jest Rui Hachimura. Więc ta piątka... No, który, z... który ostatnie chyba pięć spotkań musiał puścić przez kontuzję. Tak, no tak, 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 bo zagrał w tym sezonie w 10 spotkaniach, więc powiedzmy, że w idealnym, zdrowym świecie Lakers ta czwórka nie wygląda jeszcze źle, bo jeżeli chcesz mieć kogoś kto da Tobie trochę obrony i ataku, to masz Rui Hachimura i on jest Twoim startowym PF-em. Jeżeli potrzebujesz gościa, który ma zbierać, a Lakers zbierają fatalnie, chyba 27 miejsce w lidze, patrząc na to, że mają samego AD pod koszem, to nadal wygląda to bardzo, bardzo źle. No to masz Jareda Vanderbilda, który będzie właśnie Tobie latał w defensywie. Jestem też ciekaw jak on będzie wyglądał na parkiecie, bo nie widzieliśmy go już rok pewnie. Tak mi się wydaje, i informacje co do jego powrotu cały czas są niejasne. Więc w założeniu ta czwórka nie wygląda jeszcze tak źle, jeżeli Reddish byłby tam drugim, trzecim zawodnikiem do gry na tej pozycji. Gorzej wydaje mi się, że patrząc na potrzeby Lakers, wygląda sytuacja na pozycji obwodowej. Teraz może przejdziemy już Kuba do zdefiniowania problemów i spróbowania w jakiś sposób je rozwiązać. Ale ja uważam, że DeAngelo Russell powinien zostać w jakikolwiek sposób. Zostać wymieniony Bo Nie wiem kogo innego Lakers mogliby ruszyć, bo nikt poza D'Angelo Russellem, który i tak ma niską wartość rynkową Nie ma jakiejkolwiek wartości rynkowej Albo są to zawodnicy z perspektywy Los Angeles Lakers Nietykalni Więc Nie wiem dokładnie na kogo chciałbym wymienić patrząc na dostępność na rynku Ale raz, albo bym poszedł po centra, mówi się, że Jonas Valanciunas ma być dostępny do wymiany Dwa może spróbowałbym pójść do Portland i tam w ogóle zrobić deal z perspektywy Lakers, chyba całkiem niezły, czyli spróbować wyciągnąć tam Anferni Simosa i Roberta Williamsa jednocześnie. Aż tak. W jakiejś to, paczce. To musiałbyś być dużo salary kombinować, bo to jest w sumie jakieś 40 milionów dolarów, które musisz wyciągnąć, co nie? No nie A Di nie... ma chyba tylko 18 na kontrakcie, więc to wiesz jeszcze gdzieś. Tylko 18 milionów ma deal na kontrakcie? Chyba tak, no chyba, że jakieś 26, nie pamiętam. Okej, okay, no dobra, czyli ale... to nie jest wykonalne. W sensie mm, pewnie jakoś dałoby się wyczarować, bo więcej też ma wysoko, wysoki kontrakt, ale tam trzeba było rzucić pikami, których Lakers mają niedużo już w tym momencie, a do tego pewnie nie chcą ich za bardzo wymieniać na, na przyszłość, mm -hmm. bo jak Lebron, no, jak LeBron skończy karierę, to cienko to wygląda. No Lakers tak, za rok nie mają piku pierwszorundowego, mają w 26, w 27 też nie mają pierwszorundowego piku. Później dopiero 28 mają co roku, tak, pierwszorundowe piki. No to ten 26 bym zostawił jak najbardziej, jak tylko to jest możliwe, bo to będzie mega wartościowy pik. A nie wiem, czy Anthony Simons jest e, zbawieniem tej drużyny. Na pewno będzie lepszym e, sixmanem niż, e, niż D'Angelo Russell, mhm. ale ja go łączę z innymi drużynami osobiście. Okej, okay. to jakie widzicie jeszcze no, rozwiązanie? No, bo z jednej strony potrzebujemy kogoś, kto zadba o defensywę, bo o ofensywę zadba JJ Reddick. Z takich defensywnie zorientowanych zawodników, kogo myślisz, że mamy dostępnego na rynku? No, poza Jonasem Walenczym, który no, też raczej nie jest jakimś świetnym defensywnym centrem. No, ja tutaj tak naprawdę nie widzę za dużo możliwości, tak. Nie wiem czy to musi, musieliby próbować w do Autobeli, albo z. No mo, może. Może Cam, Cam, to, nie Cam Thomas, tylko o Cameron. Boże, ten wys, wysoki z Brooklyn Nets. Jest Cameron Maria. Johnson. Tak, Johnson. Cameron Johnson, Cameron Johnson. Bo on też on lubi grać w obronie i jest świetnym spot shooterem. No Cameron Johnson to, bym się nie zdziwił, jakby był starterem w Lakers, gdyby do tej wymiany doszło. No Bardzo możliwe, tak dlatego wiesz, może rzucić e, tam jakiegoś konkretnego, jakiegoś konkretnego zawodnika. Plus on nie zarabia jakoś strasznie dużo, co nie? On ma chyba niecałe 20 baniek na kontrakcie rocznie, e, więc wydaje mi się, że to byłby dobry cel dla nich, bo oni potrzebują właśnie takich zawodników, ewentualnie odezwać się do Detroit, bo oni mają, e, oni mają dużo wysokich, do, do których ewentualnie mogli wymienić. E, James Weissman, twój e, ulubieniec? James Wiseman gra w Pacers i ma rozwolonego acr Sorry, ja już pogubiłem się w jego karierze, no tak. No wiesz, on wszędzie robi to samo, wącha tył ławki. Um, nie wiem kogo jeszcze, szczerze mówiąc. No, na pozycje, tak, wiesz, obwodowe, no na pozycje obwodowe, żeby, sprób żeby spróbować dostać takiego defensywnie zorientowanego point guarda, nazwijmy to. To, Ron no to. Może Toronto będą chcieli w ogóle już pójść po Coopera Flaga i Freda Van Vlieta puścić. Sorry, to Houston, jest. Houston. Houston nie puszczał Freda Van Vlieta. Wtorą... W Toronto zarabia 40 milionów, więc tak jakby Lakers nie mają na niego kasy. Lakers nie mają na niego kasy. Davion Mitchell, no nie wierzę, że to będzie jakikolwiek sposób zbawienie Lakers. No jest to defensywny rozgrywający, wiesz. Tylko, że on jest defensywny tak słabo z rozgrywającym. No cóż. Więc to, to jest mały, mały problem. No, ciężko jest dosyć takiego zawodnika, no bo z no. drugiej strony... No Nie wiem, masz takiego Antonego Blaka, po czym znaczy, tylko mówię. Magic go nie puszczą w żaden sposób, ale jest mało takich zawodników. A jeżeli są zawodnicy defensywnie zorientowani, point guardi, którzy potrafią rozgrywać, to nikt ich nie chce puszczać. No w sumie z Orlando to mógłby pójść Cole Anthony, ale co on jest malutki, a to też nie pomaga. Ale to nie jest defensywnie zorientowany. Gary Harris, może. Czy... Gary Harris też nie jest defensywnie zorientowany. No też nie jest, nie jest, ale. Dl dlaczego Gary Harris ma zielone światło w Orlando w ogóle? Tak jakby to mnie zdziwiło. Jak nie, ja myślałem, że, że Gary Harris tu już kilka lat temu, bo on kiedyś miał wartość z perspektywy Orlando i było można go naprawdę wymienić. Myślę, że nawet za jakiś pierwszy rządowy bik 3-4 lata temu. Ale no to było, minęło i nie. No to było 3-4 lata temu. Tak. No teraz już, teraz już nie siedzę. Tak. Podsumowując, Kuba, jak zdefiniujemy największe problemy Lakers w tym momencie? Brak takiego wartościowego sixmana, który regularnie będzie tobie dostarczał jakoś na jakimś na, powiedzmy wysokim poziomie, bo Dilo tego w tym momencie obrona. nie robi. I słaba obrona. Niestety. Bo to jeżeli tak. oni chcą cokolwiek zrobić, to obrona jest bardzo potrzebna. Mhm. No obrona zdecydowanie jest problemem, bo jeżeli jesteś na 26 miejscu pod względem defensywnego ratingu, no to samo mówi za siebie, czyli obrona, six man, najlepiej gdyby to był ktoś defensywnie zorientowany, który potrafi rozgrywać piłkę bądź zdobywać w jakikolwiek sposób punkty. Bardzo specyficznie. Tak, i center. I center. Rezerwowy center, który będzie grał obok Antonego Davisa, ale od kiedy Antony Davis jest w Los Angeles Lakers, nie było tam dobrego rezerwego centra. Wróć Dwight Howard tutaj chyba zasługuje na swój bukiet kwiatów, bo w tamtym sezonie sprawdzą się w tej roli. Zresztą no, tutaj Dwight, z... Dwight Howard ma więcej trafionych trójek jako zawodnik Lakers niż Gabe Vincent, więc to już mówi samo za siebie. Dobra, to skończmy negatywnie. Mówiłem o czterech z rzędu triple-double Lebrona Jamesa. A... Gabe Vincent od trzech spotkań chyba ma 0 punktów, 0 z 0 zbiórek, jak się nie mylę. No przez ostatnie kilka meczów nie idzie mu najlepiej, ale to jest, to jest chyba jakaś niewygodna rozmowa na temat Jimmy'ego Butlera nas, nas czeka. Że, bo ja nie lubię, nie, ja nie lubię dobrze o nim mówić, ja chyba zasługuję na to. Okej. Okay. dobra Kuba, na dzisiaj tyle. Dużo czasu poświęciliśmy Lakers, myślę, że poruszyliśmy wszystkie najważniejsze kwestie w ich perspektywie. Dziękuję Tobie bardzo za ja dzisiaj. Ja dziękuję Tobie. I dziękuję wszystkim osobom, które kliknęły na ten filmik i zdecydowały się nas posłuchać. No a jak ktoś kliknął, to co jeszcze dobrze zrobić, Kuba? To już wyręczyć eee, no, no jeszcze kilka razy kliknąć w lajka, w subskrypcję, ewentualnie dzwoneczek, no i w komentarz, że coś tam zostawić, kogo chcecie w Lakers zobaczyć, po kogo, kogo powinni wytradować i zajrzyjcie na Smoking Freeze. Tam są koszulki fajne z naszymi wzorami, nie, nie naszymi wzorami, ale... Maczaliśmy przy tym palce, tak. tak Maczaliśmy tak, przy tym jest, palce. Mieliśmy jest, duży to, wpływ to na jest to. Lepsze, to jest lepsze określenie i co, no widzimy się niedługo i może transmisja w przyszłym tygodniu, może transmisja w przyszłym tygodniu. Uważajcie, co się będzie działo w środę, tak wam tylko mogę zdradzić, więc na razie dziękujemy wam bardzo, trzymajcie się, cześć.